I witam wszystkich w kolejnej produkcji. Bez owijania w bawełnę zaprezentuję Wam alternatywę dla Kodi. Nie wiem jak dla Was, ale osobiście znudziło mi się wieczne czekanie na znalezienie źródeł czy buferowanie. Oczywiście jeszcze mamy do czynienia z Kodi. Więc pytanie, czy Kodi umiera? Chyba nie. Po prostu osobiście odchodzę od tej platformy multimedialnej i wybieram inną. Więc co to jest takiego specjalnego w tej alternatywie? Na pewno nie to alternatywy 4. Dzisiejszy odcinek. Streamio. Alternatywa dla Kodi. Czym jest Streamio? Jest to już platforma multimedialna do oglądania, porządkowania i przeszukiwania serwisów z filmami, serialami, jak i kanałami telewizyjnymi. Dostępna jest legalnie do pobrania na platformę Android, Apple, Linux i naszą Windę. Każdy film w jednym miejscu i to legalnie? Otóż nie do końca. Aplikacja odtwarza filmy z popularnych serwisów takich jak YouTube, iTunes, Amazon czy Netflix, ale z drugiej strony za pomocą kilku kliknięć, oczywiście nie jak to bywa w przypadku Kodi, możemy zainstalować dodatki, dzięki którymi wybrane filmy będziemy mogli już oglądać z serwisów takich jak Pirate Bay czy bodajże tam inne, w zupełności za darmo. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! Przy pierwszym uruchomieniu naszego streamio należy się zalogować. Pozwoli nam to na oglądanie i kontynuowanie danego serialu bądź filmu na różnych urządzeniach. Czyli na komputerze możemy, nie wiem, wcisnąć pauzę, a na tablecie możemy wznowić oglądanie. Pokażemy tutaj jak widzicie, już znalazło co, gdzie, jak. I teraz, żeby to otworzyć, wystarczy kliknąć tutaj play. Dużym plusem i ułatwieniem jest również to, że możemy skonfigurować sobie napisy, tak? I ustawiamy je w języku polskim. Wszystko gra i prąd. Jeżeli podobał Wam się mój filmik, kliknijcie suba, kliknijcie dzwoneczek, więc będziecie powiadomieni o nowych moich filmach, nowych poradnikach. A tymczasem do usłyszenia i do zobaczenia już niedługo.